Cześć, witam Cię serdecznie. Tomasz Damian z tej strony i chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć o 6 zaletach pracy w network marketingu, czyli w MLM-ie i o 6 negatywach, moim zdaniem, czy takich trudnościach w network marketingu, które po prostu utrudniają ludziom dobre działanie w network marketingu. Pierwsza taka zaleta główna, moim zdaniem, zacznę od zalet, bo od pozytywnych rzeczy powinno się zaczynać, to jest to, że sam jesteś sobie szefem. I to jest coś pięknego, po prostu nikt cię nie, wiesz, nie gania do pracy, żebyś wstał czy wstała o 5 rano, nie musisz do pracy dojeżdżać, samemu sobie ustalasz grafik, i po prostu masz pełne panowanie nad tym, co robisz. Jest to też natomiast ta negatywna rzecz, jeżeli chodzi o network marketing, albo bym powiedział trudność, ponieważ wiele osób pyta się często, a gdzie jest haczyk, gdzie jest haczyk, albo mi mówi coś takiego, Tomek, jeżeli to, co Ty mówisz, byłoby prawdą, to jest to zbyt piękne, żeby było możliwe. No i jest ten haczyk. Haczyk jest najczęściej na Twoim siedzeniu, czyli siedzisz na nim i jesteś przypięty haczykiem i ciężko czasami ten tak zwany tyłek z siedzenia podnieść. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli jesteś swoim szefem, to musisz sobie właśnie ten grafik wyznaczać samemu, a często ludzie po prostu nie umieją tego zrobić, nie umieją samemu sobie tego haczyka oderwać od tyłka, żeby podnieść 4 litery. Nie umieją sobie zagospodarować dnia pracy i tu jest ten problem, że ludzie po prostu mają wyzwanie z tym, żeby ten biznes po prostu zrobić prawidłowo. Kolejna rzecz, która decyduje o tym, że jest to ciężkie, to jest to, że tak naprawdę w network marketingu pierwsza jakby ważna rzecz, która jest, to moim zdaniem to jest taka trudność w marketingu sieciowym, to że trzeba się rozwijać. Rozwój osobisty to jest konieczność w network marketingu, a wiele osób tego po prostu nie robi. I myślę, że dam Tobie taką wskazówkę. Jeżeli Ty się nie rozwijasz w network marketingu, to tak naprawdę w network marketingu nie przetrwasz. Zresztą myślę, że w żadnym biznesie, jeżeli chcesz zarabiać porządne pieniądze, to nie przetrwasz w żadnym biznesie, jeżeli po prostu nie będziesz tego robić, czy nie będziesz się rozwijać osobiście. Mówię tutaj na przykład o umiejętnościach zarządzania pieniędzmi, zarządzania sobą w czasie, czy umiejętność samodyscypliny, żeby robić właściwe rzeczy we właściwym czasie. Jedno z moich ulubionych powiedzeń, to jest powiedzenie Marka Zuckerberga, czyli twórcy Facebooka, to jest to, ja sobie zawsze tak zaczynam dzień, czy na pewno robię to, co w danym dniu jest najważniejsze, czy jeżeli startuję jakąkolwiek pracę, to zadaję sobie to pytanie, czy na pewno robię najwłaściwszą w danym momencie rzecz. I to jest właśnie to, co sobie mówię. I ten rozwój osobisty, niestety wiele osób się nie rozwija i przez to ma później dużo wyzwań w tym biznesie. No, ale teraz przejdźmy do pozytywów. Pozytywem jest to, że pracujesz systemem. Możesz pracować systemem, jeżeli masz w swojej firmie network marketingowej system. Na przykład to, że masz od razu gotowy sklep internetowy. Nie musisz tak naprawdę budować żadnego sklepu internetowego, wykładać na to wielu tysięcy złotych. To, że masz system rekrutacji, jeżeli w Twoim biznesie działa, w moim projekcie jest taki system rekrutacji. To, że nie musisz na przykład, jeżeli na przykład działasz w firmie networkowej, to nie musisz, samochodów jakichś, ciężarówek wynajmować czy kupować, żeby wozić swoje towary, nie musisz magazynów wynajmować, tylko firma za Ciebie to zrobiła już, zrobiła za Ciebie marketing, ulotki wydrukowała dla Ciebie, masz wszystko gotowe, opakowania produktów, atesty, dopuszczenia produktów do rynku i to jest coś, co mamy właśnie w network marketingu, więc to jest korzyść network marketingu. Ja bardzo często mówię, że kiedy robię biznes taki tradycyjny, to muszę wszystkie rozliczenia robić różnego rodzaju i tak dalej. Tutaj tego nie muszę robić, po prostu tak naprawdę raz w miesiącu muszę fakturę wystawić firmie. I to jest całe moje zaangażowanie w taki klasyczny biznes tradycyjny. Natomiast w wielu przypadkach
w biznesie takim tradycyjnym jest dużo więcej do zrobienia. Trzeba zadbać o wszystkie pozwolenia, trzeba zadbać o jakieś tam rozliczenia księgowe, pracowników opłacić, ZUS-y i tak dalej, i tak dalej. Tego w network marketingu nie ma. I mimo, że na przykład w mojej organizacji jest prawie 10 tysięcy ludzi już, a już przewinęło się ponad 10 tysięcy przez całą moją karierę, to ja nie musiałem prowadzić żadnych ksiąg, żadnych pracowniczych raportów, ponieważ robi to za mnie firma, tak? I to jest coś wspaniałego. W momencie, kiedy miałem kilku pracowników w firmie stacjonarnej, to było to po prostu ciężkie do zrobienia. To jest ta pozytywna rzecz. Znowu wyzwanie numer dwa, jakie jest w network marketingu, szczególnie dla osób, które wywodzą się na przykład z etatów, to jest to, że jest kwalifikacja miesięczna. Kwalifikacja miesięczna to jest jakiś tam, w wielu firmach jest taki, można powiedzieć, nie tyle obowiązek, co po prostu jest limit, że trzeba sobie zrobić raz w miesiącu zakupy. No i jest jakaś kwota, która jest wymagana do tego, aby odbierać prowizję. No i ludzie różnie do tego podchodzą. Szczególnie osoby początkujące mają z tym wyzwanie, że a dlaczego ja muszę tutaj płacić. Tutaj mam dla Ciebie też, oczywiście to jest taka, tak jak powiedziałem, trudność, natomiast z drugiej strony, jeżeli wchodzisz do biznesu jakiegokolwiek, to Ty nie wchodzisz po to, żeby płacić za cokolwiek, tylko wchodzisz po to, żeby zarabiać, więc moja tutaj porada dla Ciebie i sugestia to, jak wchodzisz do network marketingu, to pierwszy krok, jaki powinieneś sobie postawić, czy powinnaś sobie postawić za cel, pierwszy cel to jest po prostu zarobić tyle, ile wynosi Twoja kwalifikacja, czyli zarabiać jak najszybciej. Bardzo często są to 2-3 osoby w biznesie i masz tyle zarobku, co Twoja kwalifikacja. Ok, kolejna rzecz na plus. Niska inwestycja wejściowa. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o biznes network marketingu, niska kwalifikacja biznesowa, no to jest tam powiedzmy kilkaset złotych, ewentualnie są pakiety startowe, często w jakichś networkach po kilka tysięcy, ale to nawet, to mimo wszystko to jest bardzo niska kwalifikacja, bo bardzo często w networkach jest tak, że płaci się, tak mówię, kilkaset złotych, a tymczasem w biznesie stacjonarnym na przykład, żeby otworzyć sklep drogeryjny, na przykład jak wiele firm działa w takim biznesie drogeryjnym, to na przykład otworzenie drogerii to jest między 50 a kilkaset nawet tysięcy złotych, więc w networku mamy to dużo lepsze, czyli to, że jest niska inwestycja wejściowa, to się też z tą infrastrukturą wiąże, ponieważ tak naprawdę większość rzeczy za nas firma zrobiła. Korzyść następna to możesz to robić po godzinach i często ludzie mnie pytają, czy Tomek, no ale czy ja muszę rzucać swoją pracę, czy ja muszę rzucać swój biznes? No nie. Ja jak zaczynałem, to pracowałem, miałem swój biznes i tak długo działałem w network marketingu i w swoim biznesie równocześnie po godzinach, aby moje zarobki się wyrównały. W momencie, kiedy się zarobki wyrównały, to mogłem sobie pozwolić na to, żeby po prostu ten biznes sobie po godzinach zamienić na biznes właściwy, czyli na mój właściwy dochód. I tobie to też sugeruję, żebyś zamienił dopiero dochód wtedy, kiedy już Twój biznes będzie tak wysoki, tak duży, żebyś po prostu zarobił czy zarobiła na ten biznes na tyle, żeby po prostu móc zrezygnować z biznesu stacjonarnego czy z etatu i zacząć sobie na maksa robić network marketing, bo to z kolei powoduje, jeżeli zaczniesz robić go na maksa, to tutaj mam kolejny punkt na plus, że możesz w ciągu 5 do maksymalnie 10 lat, jeżeli będziesz robić właściwe rzeczy we właściwym czasie i z odpowiednimi ludźmi i z odpowiednim projektem oczywiście, to możesz dojść między 5 a 10 lat do emerytury. Można powiedzieć, że ja już jestem na emeryturze, zarabiam więcej dzisiaj dużo z pasywnych dochodów, czyli z dochodów takich, które sobie wypracowałem, niż większość emerytów w Polsce, więc jest to coś wspaniałego, a nie mam jeszcze 10 lat w branży, więc to jest coś fenomenalnego. I oczywiście można to zrobić, jeżeli się pracuje, tak jak powiedziałem, wytrwale, ale bardzo ważne, wrócę do tego punktu zero, jeżeli chodzi o trudności w network marketingu. Ważne jest to, żeby się rozwijać osobiście, bo jeżeli będziesz przez 10 lat walić głową w mur i będziesz powtarzać te same błędy, to niestety, ale nie dojdziesz do biznesu pasywnego i nie dojdziesz do emerytury. Natomiast jeżeli z każdego błędu albo z większości błędów będziesz wyciągać wnioski, to jak najbardziej Ci ten
Ci to wyjdzie. Po prostu myślę, że w 10 lat jesteś w stanie dojść do emerytury, a w żadnym etacie czy biznesie raczej jest to ciężkie, żeby to zrobić. W biznesie prędzej, w etacie na pewno nie. W etacie to standardowo pracujemy 40 lat. No i pytanie do Ciebie, czy chcesz pracować 40 lat, czy 10 na przykład, zaangażować się w temat i pracować 10 lat tylko na przykład, nie? Okej, kolejna rzecz, która jest trudna, jeżeli chodzi o network marketing. Myślę, że to jest taka największa trudność po tym, że jest rozwój osobisty, którego ludzie nie chcą się podjąć, to jest umiejętność komunikacji międzyludzkiej. Wiele osób się na tym wykłada i mój przyjaciel mówi często, że z człowiekiem w networku trzeba zamieszkać i to ze 3 lata, żeby nauczyć go skutecznej komunikacji. I ja niestety odnoszę podobne wrażenie często w naszym biznesie, że ludzie po prostu nie umieją się komunikować, ale mam dla Ciebie dobre wieści. Tego wszystkiego się można nauczyć. Jest taka książka, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Z tej książki możesz się tego nauczyć oraz wiele innych książek dotyczących właśnie przywództwa, leadershipu i tak dalej, gdzie też możesz się tego nauczyć i po prostu odnieść sukces w tej branży. Ale to wymaga oczywiście uczenia się i wprowadzania w życie tego, co się uczysz. No właśnie, także bardzo ważny punkt, zapisz sobie go koniecznie. Umiejętność komunikacji międzyludzkiej, przywództwo i tak dalej. To jest trudność. Teraz znowu kolejny plus, to to, że i to ostatni już taki plus, który wymieniłem. Za chwilę idę się kąpać w tym baseniku, tu widzę, że już chętni są. Notabene tutaj byliśmy, słuchajcie, przy minus 10 na dworze. Jesteśmy w Przysiece, miejscowość Przysieka, wodospad Podgórnej. I kąpaliśmy się przy minus 10, a odczuwalna była minus 15 na dworze. Wszystko tu było zamarznięte, zaraz Wam pokażę, jak ten wodospadzik fajnie wygląda i zaraz tam pójdę się zanurzyć. A teraz Ci powiem, jakie są największe plusy, moim zdaniem, jeżeli chodzi o network marketing. To jest tak, motywacja niespotykana nigdzie indziej. To są po pierwsze, słuchajcie, oczywiście rozwój i docenienie, bardzo ważne. Ludzie, Napoleon powiedział coś takiego, że ludzie będą szli pod obstrzał, żeby tylko medal dostać. Jest w tym coś prawdy. Brian Tracy powiedział, że ludzie po tłuczonych szkłach będą szli, żeby otrzymać wyróżnienie. Będą się czołgać po tłuczonych szkłach, żeby otrzymać wyróżnienie. To są takie bardzo drastyczne przykłady, które pokazują, jak bardzo człowiekowi zależy na docenieniu. Wiele osób w swoim życiu osobistym nie ma docenienia. Mąż go nie docenia, żona go nie docenia, rodzina go nie docenia, a tutaj w network marketingu zostaje doceniony. I to jest coś pięknego w network marketingu. Poza tym już takie materialne rzeczy, które są w networku, to są luksusowe samochody. Wiele osób znam, które otrzymały Mercedesy, Jaguary, BMW, Audi, piękne Volvo, piękne samochody, słuchajcie. A już najbardziej chyba to, co mnie inspiruje do tego, to właśnie poznawanie takich miejsc jak to. I oczywiście wycieczki w network marketingu. Pamiętam, jak w tym roku popłynęliśmy na rejs, w tamtym roku, przepraszam, bo teraz mamy pandemię, ale w tamtym roku popłynęliśmy na rejs i były osoby, które pierwszy raz były na przykład we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji. I pamiętam te żary, te iskierki w ich oczach, jak się cieszyły te osoby, które były pierwszy raz. I to było coś niesamowitego. Jak widziałem, że mogę po prostu komuś pokazać świata trochę, dzięki temu, że pracuję ze mną w zespole, to było coś niespotykanego. Ja sam osobiście zwiedziłem ponad 20 krajów w ostatnich 10 latach i to jest fenomenalna sprawa. Singapur, Stany Zjednoczone, nie wiem, Hiszpania, Francja, Włochy, masę bym mógł wymieniać, różnych Panama, Oman, egzotyczne miejsca, słuchajcie, na świecie, coś niesamowitego. No i oczywiście dwa, tutaj to już powiem, że właśnie wycieczki, samochody, to już mówiłem, to już wszystko powiedziałem i teraz jeszcze dwie ostatnie rzeczy, które są trudnościami w network marketingu. I takimi rzeczami, które ciężko zrobić network dobrze, jeżeli się tych trudności nie pokona. To jest pierwsza rzecz, to jest chęć pomagania innym osobom. Jeżeli nie masz chęci pomagania innym osobom, to nie masz szans w network marketingu nic zrobić, ponieważ my musimy wnosić wartość w życie innych ludzi. Jeżeli nie masz chęci pomagać, jeżeli z natury nie jesteś osobą, która pomaga, to albo się tego naucz, albo daj sobie spokój z jakimkolwiek biznesem już, a w networku jeszcze bardziej to wychodzi. Ja widzę, że liderzy, którzy pomagają innym osobom i pomagają swoim ludziom, to są osoby, które wygrywają w tym biznesie. No i tutaj przechodzę do ostatniego punktu z tych trudności, to jest posiadanie cech lidera. Znowu mam dla Ciebie dobrą wiadomość. John Maxwell i wielu innych
na przykład Blair Singer, uczą, w jaki sposób zostać liderami, pokazują takie skuteczne metody na to, żeby być liderem, przede wszystkim przez swój przykład, żeby dawać swój przykład, żeby nie być tą osobą, która wpycha się na pierwszym miejscu wszędzie, tylko ty jako lider, jak to Simon Sinek napisał w swojej książce, liderzy jedzą na końcu. I nie wiem, czy wiesz, ale w jednostkach specjalnych wojsk amerykańskich jest taka zasada, że sierżant wchodzi i je na przykład na końcu posiłek, dlatego żeby pokazać osobom, że jakby dba o nich, że on wie, że oni są ważniejsi albo równo ważni jak on, ale po prostu daje swoim przykładem takie coś. Ja często to widzę, obserwuję po liderach, jak niektórzy liderzy, pseudoliderzy oczywiście, robią takie coś, że wpychają się wszędzie piersi i tak dalej, nie pokazują swoim przykładem, że to oni idą z tyłu, pomagają drużynie i tak dalej. Więc to jest taka rzecz, która większość ludzi nie potrafi w sobie tego wywołać, bo nie wie, że tak jest być może. Dlatego ja Ci wskazuję na to, że to jest taka trudność w marketingu sieciowym, którą trzeba po prostu przełamać. Słuchajcie, ja oczywiście, to są takie punkty, 6 punktów pozytywnych, 6 punktów, nad którymi warto popracować w networku. Ja Ci oczywiście też powiem, że moja ulubiona rzecz to w networku, jak już ma się ten lifestyle, ma się to życie fajnie ułożone, dzięki temu, że weszło się na odpowiedni poziom, to można zrobić coś takiego, żeby wejść, zrobić coś po raz pierwszy w życiu. Ja tutaj nie robię tego po raz pierwszy w życiu, to co teraz będę robił, ale za chwilę wejdę sobie do tego wodospadu, popływam. Pokażę Ci, jak to wygląda między innymi. Poczekaj chwilę. Tutaj sobie usiadłem na takich kamyczkach. Jestem w mega pięknym miejscu z synem na wakacjach. Słuchajcie, mamy teraz lipiec, ale wchodziliśmy tutaj w grudniu też. Tutaj pan sobie pływa w wodospadziku, no i za chwilę ja będę pływał też. Fajny wodospadzik. Pokażę Ci, jak to wygląda. Wchodziliśmy tutaj zimą, to było coś fantastycznego. Teraz też jest, mniej wody, ale wodospadzik, zobacz, jak sobie z góry tam płynie. Także rewelacja. Słuchaj, ja za chwilę tu wskakuję, a Tobie życzę po prostu wielu sukcesów w networku. Działaj po prostu tak, żeby mieć wspaniałe życie. Polecam Ci. Tu jest krystalicznie czysta woda, zimna jak cholera, ale po prostu niesamowite uczucie, jak się do niej wejdzie. Zresztą tu nauczyłem się w network marketingu morsować, więc myślę, że dzisiaj sobie poradzę tutaj. Największa petarda sezonu, słuchajcie, gwarantuję, że kawa po tym nie jest już potrzebna do końca dnia. Pozdrawiamy. Hej. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli chcesz zarabiać jak profesjonalista, zachowuj się jak profesjonalista. A, i jeszcze mam do Ciebie prośbę. Jeżeli Ci się spodobało to wideo, oznacz swoich ludzi koniecznie w komentarzu i udostępnij to wideo w swoich grupach dla swojego teamu. Być może ich zainspirujesz do tego, aby działali w networku. Pozdro!
Hej.